Cześć wszystkim! Dzisiaj jadę na koncert Kamila Bednarka w Rzeźmierowie. I tak, jestem ubrana w... Oczywiście mam na głowie swoją chustkę. Mam długą bluzkę, białą z logiem i mam czarne leginsy. Więc tak, możliwe, że dopiero jutro zrobię recenzję. Znaczy wy dzisiaj to obejrzycie, ale ja jutro to zrobię, bo mogę wrócić dopiero o 21.30 lub 22.00, zależy jak się skończy koncert. Bo się zaczyna o 20, więc nie wiem. A przy Żmierowo mam pół godziny, więc nie wiadomo jak to jest, będzie. Jadę z moją siostrą i z jej koleżanką. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie jestem taką wielką fanką Kamila Bednarka, ale bardzo go lubię, lubię jego piosenki, ale nie szaleję za nim jak jakaś wariatka. Na przykład lubię Dawida Kwiatkowskiego, Kamila Bednarka, bardzo dużo gwiazd, ale ja się nimi nie jaram tak jak inne dziewczyny, że po prostu o Boże, to jest Dawid Kwiatkowski, o Boże, to Kamil Bednarek, o Boże, to Doda. Nie, ja po prostu lubię te gwiazdy i dlatego je... Słucham ich muzyk, ale na przykład nie lubię Justina Biebera, co większość dziewczyn według mnie nie lubi. Albo lubi? Nie wiem. Tak, jeszcze co bym mogła wam powiedzieć. Pierwszy raz jadę na koncert, więc nie wiem jak to będzie. Na pewno czuję, że będzie dużo tłumy, bo ten koncert jest za darmo, więc na pewno wiem, że moja koleżanka na niego jedzie, może ją spotkam w tym tłumie, ale nie wiem. Moja mama się już denerwuje, bo nie wie gdzie, nie wie, nie ma pojęcia gdzie zaparkować, no ale znajdziemy gdzieś miejsce, więc do zobaczenia potem. Thank you.
Właśnie mam na sobie, to na to się go nie było.
wybrałem ci. Czyli dzień po koncercie Kamila Bednarka i właśnie teraz wam powiem trochę o tym, jak to się działo po tym, jak już obejrzy się ten filmik, bo tak, o 21:00 właśnie była ta końcowa przemowa, ale zapomniał potem bluzy i wszyscy wołali, żeby były jeszcze piosenki, więc Bednarek ze swoim kolegą, chyba Stachem czy jakoś tak, śpiewali 7 jeszcze piosenek do 21:30. Był taki hermiter, że szok. Do przodu dopiero dopchałyśmy się, do samego przodu, bo byłyśmy w jakimś trzecim, czwartym rzędzie. Gdy jakieś dwie wysokie kobiety wyszły, bo już skończył śpiewać, ale było potem jeszcze przedstawienie tam niektórych, więc się dopchałyśmy do pierwszego i drugiego rzędu. Tak ogółem koncert był bardzo fajny. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na koncercie Kamila Bednarka.
Podziwiam go, bo się nie spóźnił, może trochę 5 minut, ale co mi tam. I on nie śpiewał z playbacku, skakał cały czas, wszyscy skakali, a on nie śpiewał z playbacku. To było można usłyszeć. Więc szkoda, że większość z Was, którzy teraz to oglądają, nie było, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziecie na jego koncercie. Jest bardzo żywiołowy, bardzo fajnie. I jeszcze jedno, tak naprawdę to nie był profesjonalny koncert, tylko taki mały koncert 1,5 godziny na festynie na Dni Przeźmierowa. No to na koniec lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, piszcie. Osoby, które były na koncercie, niech piszą, jak im było, a osoby, które lubią Kamila Bednarka, niech napiszą serduszko w komentarzu. I jeszcze raz, wiem, że się powtarzam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie opinie i piszcie propozycje kolejnych filmików. Cześć!